pozbawia nas w jasno określonym celu. Bóg zbawił nas, wyrywa z piekła, usposadawia w Królestwie Niebieskim, w Królestwie Światłości. On daje nam jasną przestrzeń, On stawia nas w Królestwie Światłości ponad wszelką władzą, zwierzchnością i panowaniem. Po co? Żebyśmy służyli Bogu. I ten werset o tym mówi. Wyzwolenie od grzechu, kiedy Jezus nas zbawia, On nas z automatu wyzwala od mocy grzechu. On z automatu wyzwala nas z mocy grzechu, stawia nas ponad wszelką władzą, zwierzchnością i panowaniem i jesteśmy ludźmi, którzy panują nad grzechami i panują nad wszystkimi demonami i mamy siłę i moc do tego, żeby żyć w zwycięstwie. Ale tu jest mowa o tym, że jesteśmy wyzwoleni od grzechu i z automatu jesteśmy powołani do tego, aby służyć Bogu. Oddani w służbę Bogu. Amen? Oddani w służbę Bogu. Oddani do służby. Przeznaczeni do służby. Czyli Jezus nas zbawia. Akcent nie jest na tym, że nas zbawia. Akcent jest na tym, że nas zbawia po to, żebyś Mu służył. Amen? Rozumiesz? My zbytnio podkreślamy temat zbawienia i po zbawieniu jest jedna wielka pustka. Jezus nas zbawił i zobacz, jak ludzie często opowiadają świadectwa, że żyłem, byłem grzeszny, żyłem, piłem, biłem, kopałem, gryzłem, byłem alkoholikiem, byłem nienormalny, byłem narkomanem i tak dalej, w zależności przez coś se przechodził i opowiadają 90% świadectwa, jaki byłem zły i Jezus mnie zbawił 30 lat temu i już więcej nic nie mam do powiedzenia. A akcent powinien być na tym. Spotkałem Jezusa i jest to początek drogi chwały. Spotkałem Jezusa i jest to początek startu, żeby odkupić życie i żeby manifestować królestwo, aby stać się prawdziwie Synem Bożym, bo i Biblia mówi, że Jezus jest naszym starszym bratem. Amen? Więc chce Cię Bóg wprowadzić w miejsce, że zaczynasz chodzić w tożsamości dziecka Bożego, nie tożsamości odrzuconego człowieka, nie tożsamości człowieka, który wiecznie się zmaga z problemami, ale jesteś w tożsamości dziecka Bożego. I dlatego jest cała przestrzeń do ogarnięcia dla Ciebie i dla mnie, jako człowieka, który spotyka się z Bogiem i teraz zaczyna iść drogą Bożą i zaczyna mieć świadectwa wiary. Nie tylko piłem i już nie piję, nie tylko paliłem i już nie palę, ale zaczyna mieć świadectwa wiary, spotkania z Bogiem. I miałem w tym roku spotkanie z Bogiem i w kolejnym roku miałem spotkanie z Bogiem i dostałem słowo i ono mnie zmieniło i otworzyło drzwi do kolejnych wymiarów i wszedłem do nowych wymiarów i Bóg działa przeze mnie i modliłem się o dary duchowe, bo Biblia mówi, starajcie się usilnie o dary duchowe. Do tej pory się nie manifestowały w moim życiu, ale Biblia mówi, starajcie się usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, żeby prorokować i zaczęły dary funkcjonować w moim życiu. Rozumiesz? I zacząłem kłaść ręce i Boże poruszenie przyszło. To jest czas, który się nazywa służba Boża. Służba Boża jest dla każdego. Bóg chce, żeby każdy służył. Bóg daje wymiar przestrzeni do ogarnięcia dla Ciebie i dla mnie. I Ty musisz w to wejść w imieniu Jezusa. Jest coś, co się nazywa ogólna służba Boża i specyficzna służba Boża. Specyficzna służba to są powołania do darów służb, ale ogólna służba Boża świętych to jest powołanie, żeby wykonywać uczynki wiary świętych, żeby funkcjonować w namaszczeniu świętych. I to jest wystarczające namaszczenie, aby zmienić świat wokół Ciebie, bo Biblia w Ewangelii Marka mówi, a takie znaki towarzyszą tym, którzy uwierzyli. Tam nie jest powiedziane, a takie znaki towarzyszą tym, którzy są prorokami, którzy są ewangelistami, którzy są apostołami. Tam jest powiedziane, a takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Co to jest służba świętych? Co to jest służba Boża? Każdego z nas, bez limitu, bez ograniczeń. Przyjdź, jedz i pij i bierz to. Przyjdź, jedz i pij i jesteś po to zbawiony, żeby chodzić i wykonywać służbę świętych. Jesteś po to zbawiony, żeby wykonywać służbę świętych, rozumiesz? To jest posługa świętych, to jest służba świętych i musisz w to wejść, dlatego, że to jest powszechne powołanie każdego z nas.
nas. Jesteś zbawiony, nie po to, kropka, jestem zbawiony i siedzę w domu sfrustrowany. Żałosny człowiek, ale jestem zbawiony i idę dalej, przyjmuję łaskę za łaską, namaszczenie za namaszczeniem, karmię się słowem, jestem częścią Kościoła i wykonuję służbę Bożą, przewidzianą przez Boga dla nas. Amen. To jest Boże przeznaczenie, wyzwolenie od grzechu, oddani w służbę Bogu. Drugi Piotra 1,10, gdzie Piotr mówi do współwyznawców, mówi następujące słowo. Dlatego bracia, tym bardziej dołóż starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Zobacz, bracia, jakimi czasownikami tu operuje apostoł. Dołóż starań. Ogarnij się, skoncentruj się, przyłóż się, zdecyduj się i zrób wszystko, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Każdy jest powołany i każdy jest wybrany, tak? Tak czy nie? Każdy jest powołany i wybrany, żeby chodzić w mocy Bożej i w mocy zmartwychwstania i świadczyć o Jezusie, tak czy nie? Jeżeli ty i ja powstajemy w tożsamości nowego stworzenia i różnica pomiędzy szarymi myszkami a ludźmi, nad którymi widać namaszczenie, jest taka, że oni zapłacili swoją cenę, że jak przychodził do nich diabeł i mówi, a za kogo ty się uważasz, szary kmiotku, to oni nie mówili, no tak, właściwie nie powinienem. Tylko powstali i powiedzieli, za Syna Bożego, za Córkę Bożą, bo większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest w świecie. I chcę ci powiedzieć, każdy musi przez to przejść i nie ma możliwości, żebyś przez to nie przeszedł. Każdy musi przejść przez konfrontację, kim jesteś, za kogo się uważasz. Co przychodzi, gdy powstaje lud. I różnica między ludźmi, nad którymi widać namaszczenie, a szarymi myszkami polega na tym, że ci, nad którymi widać namaszczenie, wykonali robotę i skonfrontowali duchy, które wyzwalają te głosy i powiedzieli, ja będę wierzył w to, co mówi Bóg, a nie to, co czuję. Ja będę wierzył w to, co mówi Bóg, a nie głosy, które przychodzą. To nie są głosy prawdy, to są głosy przeciwnika Bożego, dlatego, że nie jest większy sługa niż Pan. Jeżeli Jezus miał problem z głosami, które sformułował diabeł i mówił do niego, to tak samo do ciebie będzie mówił, rozumiesz mnie? I jeżeli Jezus musiał odeprzeć atak na swoją boskość, to ty będziesz musiał odeprzeć atak na to, że Duch Święty mieszka w tobie. Amen. I to jest cała filozofia. I dlatego Bóg mówi, każdy jest powołany, każdy ma miarę, każdy ma swój tor, każdy ma przeznaczenie, każdy może chodzić w darach duchowych. Biblia mówi, staraj się usilnie o dary duchowe. To znaczy, że one są dostępne, ale Bóg musi widzieć twoje staranie. Tak? I co tu jest powiedziane? Dołóż starań, aby swoje powołanie umocnić, bo ono jest prawdziwe, ono jest rzeczywiste, ono jest dla każdego, ale to nie będzie polegało na tym, że niezależnie jak żyjemy, ono się będzie rozwijać. Nie, ty dołóż starań, żeby swoje powołanie umocnić. Więc Bóg pyta nas, co robisz, bracie i siostro, aby swoje powołanie umocnić? Co robisz, bracie i siostro, aby swoje wybranie w Bogu umocnić? Co robisz, aby się potwierdzić w Bogu? Jak spędzasz dzień, jak spędzasz tygodnie, to zdecyduje, czy faktycznie wejdziesz w powołanie, czy będziesz tylko marzył o nim.
Czy my rozumiemy to? Jak się prowadzisz, taki będziesz miał efekt. Angielskie tłumaczenie mówi w ten sposób, tego wersetu z nowoczesnej Biblii. Dlatego bracia, jak mówi? Mówi tak, dlatego bracia, okażcie, jakby potwierdźcie, że jesteście godni powołania i wybrania. Kiedy ty pracujesz nad swoim powołaniem i wybraniem, ty potwierdzasz, że Bóg się nie pomylił. Rozumiemy? Kiedy ty pracujesz nad swoim powołaniem, jak można pracować, jak można umacniać swoje powołanie? Po pierwsze, że będziesz traktował Boga poważnie. Po drugie, że będziesz oddzielał się dla Niego. Po trzecie, że już nie wszystko, co robiłeś do tej pory, będziesz robił ze względu na powołanie, ze względu na szacunek dla Niego. Jeżeli chcesz umocnić powołanie, to Jezus nie będzie gdzieś tam na końcu dnia, ale będzie centralną figurą twojego dnia. Nawet jak dużo pracujesz i robisz różne rzeczy, to wygospodarujesz czas rano, wygospodarujesz czas wieczorem, żeby mieć czas z Nim, żeby On mógł do mnie w świeży sposób mówić. Przebudzenie, co przychodzi, gdy powstaje. Jeżeli my traktujemy sprawy Boże po macoszemu, to nie umocnisz powołania, nie ma bata, nie ma możliwości, żebyś umocnił powołanie. Amen. Jeżeli traktujemy sprawy Boże po macoszemu, one nigdy nie zaistnieją w nas na poważnie, bo przyjdą duchy, demony i cię onieśmielą i cię zwiążą i nie będziesz miał wiary, żeby zafunkcjonować jako syn i córka Boża. Rozumiesz mnie? I kiedy przyjdzie krytyczna sytuacja, że może się o kogoś pomodlę, to przyjdzie głos, a może nie. Rozumiesz? Więc ty potrzebujesz umacniać swoje powołanie, jak przyjdą dni, gdzie trzeba naprawdę zadziałać, żebyś miał odwagę i siłę do prawdziwego zadziałania, do prawdziwego otwarcia ust, do prawdziwego nałożenia rąk, do prawdziwego dania świadectwa. Amen. I dlatego mamy się utwierdzać i mamy się dołożyć starań, aby wybranie i powołanie umocnić, żeby było silne w nas, żeby pulsowało w nas, żeby ono żyło w nas i żeby byśmy wiedzieli, kim jesteśmy w duchu, że jak przyjdzie jakiś demon i będzie cię kwestionował, to powiesz mu z wiarą i z autorytetem z drogi i on odchodzi, bo wie, że już rozmawia z silniejszym. Amen. A nie, że całe życie się zmagamy, czy Pan Jezus nas kocha, czy nie kocha. Jeżeli nie będziesz pracował nad umocnieniem powołania, to całe życie będziesz na poziomie. Kochasz mnie, Jezu, czy nie kochasz? Chcę iść za Bogiem? No właśnie ciągle nie wiem, czy iść, czy nie iść. Ale kiedy będziesz umacniał powołanie, to ten rodzaj demonów ze wsi już nigdy cię nie dotknie. Rozumiesz? Jakie pytanie, czy chcę iść za Bogiem? Przecież to jest całe moje życie. Rozumiesz? Jakie pytanie, czy iść za Bogiem? Przecież to jest moje życie! O to w tym wszystkim chodzi! Tak, ja poznałem Boga i nie wracam do byle jakiego życia. Ja poznałem Boga i idę drogą Bożą, aby poznać Jego, doświadczyć Jego mocy zmartwychwstania i zanieść ją na cały świat. Amen. To jest moje przeznaczenie. Ja swoje powołanie i wybranie umacniam każdego dnia. Umacniam swoje Ducha Świętego we mnie. Amen. Oddzielam się od rzeczy nijakich. Oddzielam się od rzeczy płytkich. Oddzielam się od rzeczy brudnych. I jestem w Bogu. I napieram na Jego obecność, żeby się z Nim spotkać, żeby Go doświadczyć, żeby mieć moc zmartwychwstania w sobie, żeby doświadczać Jezusa. Amen. Żeby chwytać Jego. Umocnij powołanie. Umocnij się w Bogu. Umocnij się w Chrystusie Jezusie. To nie będzie ci dane znikąd. Ty wykonasz wysiłek. Ty musisz podjąć wysiłek. Ty musisz podjąć walkę o swoje życie. Amen. Jesteś powołany do służenia Bogu.
i Bóg oczekuje plonu z Twojej winnicy. I oczekuje, że Twoja winnica wyda plon. On oczekuje, że Twoje życie wyda plon. On oczekuje, że Twoje życie, które zainwestował Ducha Świętego, wyda plon dla Jego chwały. I On Cię rozliczy, co robisz ze swoją winnicą. On rozliczy Ciebie, czy Twoja winnica wydaje plon. On rozliczy Ciebie. Biblia mówi, że nasze ciało jest świątynią Ducha. I mamy wysławiać Boga w naszej świątyni. I z tego będziesz rozliczona i rozliczony. Czy świątynia Twojego Ducha wysławia Jezusa, czy jest jaskinią zbójców? Będziesz rozliczony z tego, na ile Twoja świątynia Ducha produkuje Boży plon, a na ile stała się siedliskiem i jaskinią dla zbójców. Będziesz rozliczony, czy Twoje życie jest przeznaczone, żeby wydawać plon winnicy, czy jest zmanipulowane, żeby żyć życiem grzechu albo nijakim życiem. Amen. Drogoś kupiony, nie żartuj z Bożych rzeczy. Drogoś kupiony, jesteś przeznaczony do wydania plonu. Drogoś kupiony, nie graj z gier z Bogiem. Zabawy w chrześcijaństwo. Dzisiaj się obraziłem na cały świat. Ojejku, jejku. O, jak mi przykro. Tak bardzo mi przykro, żeś się obraził. Na wszystkich się obraziłem. No nieprawdopodobne. To bywaj zdrów. I nie zawracaj nam głowy. I przyjdź do zmysłów, aż się przestaniesz obrażać. Ludzie, którzy się obrażają na Boga, skończą w ten sposób, że jedzą ze świniami. Jak syn marnotrawny. Aż dojdą do zmysłów i mówią: wracam do domu. Ludzie, którzy się obrażają na Boga, wierzący ludzie, dotyka ich coś, co ja nazywam odejściem od zmysłów. I zaczynasz upadać coraz niżej, 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 niżej. Gdzie to jest w Biblii? Na obłęd pychy Nebukadnezora. Doszedł do takiego miejsca, że Bóg go sprowadził, odebrał mu rozum i przyszedł do miejsca, że jadł ze zwierzętami i stał się jak zwierzę. Aż ukorzył się przed Bogiem i wrócił do pozycji. Nie grajmy gier z Bogiem. Ja chcę tu bardzo wyraźnie powiedzieć, nie grajmy gier z Bogiem. Twoje ciało jest świątynią Ducha. Jesteś przeznaczony, aby świątynia Boga, świątynia Ducha wywyższyła Jezusa. Zgadzamy się? Twoje ciało, Twoje życie ma wywyższyć Jezusa.